Czas na żarełko. Hello, oto kontynuacja około bushcraftowego kontentu. Dzisiaj będę spał pod namiotem. Tu jest mój skrzyn. To miejsce, no, woła o pomstę do nieba. No tak w skrócie, jakieś 13-15 lat temu z ekipą paliło się tu ogniska. Później to miejsce przejęli młodsi i doprowadzili do tego. Tak w ogóle, tam jest jakiś czajnik. O tam. Jako że została mi już nieco ponad godzina światła dziennego, to rozbiję namiot. Rozbiję go w tym miejscu. To dlatego, że jest tu równo. To jest ważne, żeby namiot rozbijać na równym terenie, bo gdy rozbijemy go pod skosem, to później źle się śpi. Przerabiałem to już. Druga sprawa jest taka, że przy rozbijaniu namiotu trzeba zwrócić uwagę na to, z której strony wieje wiatr. Dzisiaj ten wiatr wieje stamtąd, z północnego zachodu. Zaś tu będę palił ognisko, a więc żeby mi ten namiot się nie podpalił, to muszę go rozłożyć właśnie tu. Kurczaki, rozdarłem sobie tutaj. Okej, sprawa załatwiona. Namiot stoi. Można teraz szukać materiału na opał. Tutaj leżą jakieś kłody, ale to będzie mokre. To się nie będzie paliło. Muszę wejść bardziej w te gęstwiny tam i na pewno coś znajdę. No dobra. A tak a propos, bardzo ładny zachód słońca. Ta brzoza była, jest troszkę wilgotna, ale powinno się udać. Czas na żarełko.
Moja kiełbaska jest już prawie spalona. Taką lubię najbardziej. O, te widełki się zajęły. W brzuszku pełno, a więc trzeba to jeszcze zalać gorącą herbatką. Ognisko się wypaliło. Została końcówka żaru. Mój śpiwór. Minimalna temperatura do tego śpiwora to jest minus 5 stopni. Dzisiaj jest stopni, no chyba z 10, naprawdę jest cieplutko. Także powinno mi być bardzo, ale to bardzo komfortowo w tym śpiworze. Więc powoli ładuję się do namiotu. No to witam w moim namiocie. Wszelkie rupieci. Jestem już w śpiworze. Spodnie sobie zdjąłem, co prawda, i tę, nazwijmy to, kurtkę. No i jestem w bluzie. Zobaczymy, czy będzie mi ciepło. Raczej na pewno będzie mi ciepło, bo już to czuję, że śpiwór ten jest cieplutki. No i co? Oby nie było deszczu. I dobranoc. Do jutra. Dobry. Oczywiście się nie wyspałem. Robię sobie wodę na poranną kawusię, bo nie wyspałem się. Ale to norma u mnie na biwakach. 2-3 godziny snu i dziękujemy. Tak ogólnie ten mój śpiwór do minus 5 stopni to tak... No nie żebym zmarzł, ale... gdyby było chłodniej na zewnątrz, no to mógłbym zmarznąć. No, to się wypowiedziałem.
Od razu cieplej na serduszku. Kawę rozpuszczalną wymyślono jeszcze przed I wojną światową. Jednak wówczas nie zdobyła ona popularności. Sytuacja zmieniła się podczas I wojny światowej, podczas której to amerykańskie wojsko zaczęło ją zamawiać dla swoich żołnierzy, ponieważ rozpuszczałka teoretycznie rozpuszcza się nawet w zimnej wodzie, a tam na froncie, no to jest to niewątpliwie zaleta. Podczas II wojny światowej oczywiście sytuacja była identyczna. Taka tam ciekawostka historyczna. O poranku. Taki oto biwak, następny za 3 lata. A na poważnie to być może już następny film nakręcę, spędzając noc w chatce myśliwskiej. Ale to zobaczymy. A tymczasem, dzięki, pozdro i tymczasem. Daj łapę. Dobre psisko, kochane. Daj łapę.